Szczypiornistów Krzow w meczu z ostatnim w tabeli zespołem z Lublina interesowało tylko zwycięstwo. Zadanie zostało wykonane i wojownicy wygrali 36-34. Łatwo jednak nie było, bo na początku spotkania goście korzystali z niecelnych podań podopiecznych Tomasza Radowieckiego i wyprowadzali skuteczne kontrataki. Chcieliśmy przede wszystkim ciągnąć kontrę, biegać dużo. Widzieliśmy, że zespół z Ostrowca jest silny w obronie naprawdę. Chcieliśmy, wiadomo, młodsi jesteśmy wiekowo, średnio, to chcieliśmy biegać, biegać i biegać, ciągnąć kontrę. Początek zepsuliśmy i to bardzo. Przegrywaliśmy na początku 7-11. Właśnie. No i musieliśmy gonić. Goniliśmy i do pierwszej połowy dogoniliśmy. Na przerwę szczypiorniści Krzos schodzili przy prowadzeniu 20-19. Druga połowa w ich wykonaniu była zdecydowanie lepsza. Jeżeli nam nie idzie od początku, nie spuszczamy głowy, walczymy do końca. Pogadaliśmy w szatni, poprawiliśmy szyki obronne i to przyniosło efekt końcowy. Chłopaki zrozumieli, co chcieliśmy przekazać i to uczynili na boisku. Na kilka minut przed ostatnią syreną wojownicy prowadzili 7 golami, ale wtedy na ostatni zryw zdecydowali się zawodnicy z Lublina. Myśleliśmy, że już wygraliśmy ten mecz, zostało 8 minut, a tu się okazało, że zespół z Lublina walczy do końca, nie poddali się. No i jakimś cudem nam się udało wygrać, na szczęście. W końcówce bardzo ważną interwencję zanotował Kasper Kijewski. Troszkę za późno chyba się zebraliśmy do tego, ale brawa tutaj dla chłopaków z Ostrowca, że nie odpuścili tego i zachowali chłodną głowę. Walczyli do końca i szacunek dla zespołu z Lublina, bo naprawdę pokazali, że są w tej lidze nie bez powodu. Po 7 rozegranych meczach zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli. Wojownicy o kolejne punkty powalczą 10 grudnia. Wtedy to zmierzą się na wyjeździe z Orłem Przeworsk.